trzeba będzie zmienić to powiedzenie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Myślę, że można zmienić to, kto nagrywa w lesie, ten znajduje dobre, pyszne grzybki. Ale tak poważnie. Oto w dzisiejszym liście do Galatów święty Paweł jest przerażony i mówi, kto was uwiódł jakimś mirażem szczęścia, że zapomnieliście o krzyżu Jezusa Chrystusa, który został wam przedstawiony, w który uwierzyliście i który spowodował, że staliście się ludźmi, którzy nawiązali duchowy kontakt z Panem Bogiem. Kto was uwiódł? Jaki miraż? Myślę, że to nie tylko dotyczy Galatów, to także dotyczy nas. Jakie miraże potrafią przesłonić to szczęście, które wynika z krzyża Jezusa Chrystusa, które daje nowe życie, nowy pokój, nową perspektywę i nową radość życia? Jaki miraż ciebie omamił?